właściwie to już sami fajnie się zapowiedzieliście. Drodzy Państwo, chodźcie tutaj, bo za chwilę będzie bardzo miło. Tak smutno będzie i jeszcze bardziej plusowo będą grać, jeżeli będą grali do pustego placu. Ale nie, jeszcze nie mogą dawać, bo jeszcze czekamy na jedną osobę i jeszcze będzie oficjalne podsumowanie, którego dokona wójt, pan Jacek Kaliński, a potem będą dawać. Drodzy Państwo, NIKUS powoli dobiegają końca. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję za udział. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas przez te dwa dni. Drodzy Państwo, podziękowania należą się przede wszystkim wszystkim pracownikom Domu Kultury z panem Markiem Małeckim na czele, którzy przygotowywali tę imprezę z prawie rocznym wyprzedzeniem. Podziękujmy im wszyscy brawami. Ja tylko nadmienię, że kiedy przygotowywaliśmy tegoroczny NIKUS w tamtym roku, jeszcze nie wiedzieliśmy, czy one tak naprawdę się odbędą. Czas pandemii niestety weryfikował wiele naszych ciekawych wydarzeń, które się nie odbyły. Mam nadzieję, że za kilka tygodni, kiedy przystąpimy do kolejnych przygotowań na przyszły rok, będziemy już pewni, że odbędą się na pewno w 2023 roku. Drodzy Państwo, zapraszam jeszcze na koniec na niezwykły koncert bluesowy, a po koncercie czeka nas jeszcze ognisko tutaj w niedalekim sąsiedztwie. Zapraszam i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie wójcie. Gdyby chciał ktoś dorzucić trochę krustu, to zapraszamy na ognisko. A chłopaki, no jak na bluesmenów, to można powiedzieć, że po pierwsze małolaty, po drugie debiutanci, no bo istnieją zaledwie ile? 11 lat? No tak, tak. Ale znaczy dodawaliśmy 111, ale nikt nam nie chciał wierzyć. Trudno się dziwić. Działają po sąsiedzku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Nagrali dwie płyty, co jak na bluesmenów to jest niezwykle mało. Gdyby nagrali jeszcze z 15, no to moglibyśmy powiedzieć, że debiut mają za sobą. Grają i swoje utwory, i tak zwane covery, czyli kompozycje uznanych bluesmenów. Mają zagrać godzinę. Repertuaru podobno mają na dwie, więc co tak naprawdę zagrają, nie wiem, czy oni sami wiedzą. Panie i panowie, wielkie brawa, bo przed wami Factory of Blues.
away, babe. Grał jeszcze na Woodstocku dawno temu, jak tu niektórzy, ci na przykład, którzy w pierwszym rzędzie stają jeszcze, byli gdzieś wśród aniołków. Ale polecam, polecam, bo kiedyś taki bardzo fajny cykl koncertu, Woodstock 69. Tak, była taka muzyka. W związku z tym, że my jesteśmy bardzo kreatywni, to tworzymy też własne piosenki. I zagramy taki utwór o takim panu, który się lekko stoczył, ale potem dzięki swojej silnej woli i pewnej pani podniósł się z wypadku. Daj mi znak.
wtedy się skończą moje kłopoty. A ty może zaczniesz mnie szanować. Daj mi znak, daj mi jeden znak. Jak wymyśliłem, tak uczyniłem. W sklepie zostałem magazynierem. Wózkiem widłowym wszędzie jeździłem. Odtąd nie byłem zwyczajnym zerem. Rzecz niesłychana. Pani kasjerka spojrzała na pana przychylnym wzrokiem, lekko zamglonym. Zaśpiewała głosem natchnionym. Daj mi znak, daj mi jeden znak. Taki sobie kiedyś kawałeczek napisaliśmy. Teraz, żeby następny utwór zaśpiewać, muszę sobie ubrać parę atrybutów, bo to będzie, wiecie, takie... W moich kręgach mówiło się, że będę takim jolerem, że będę takim, wiecie, podrywaczem, najlepszy na podwórku i tak dalej. Będę się przechwalał, że jestem huczy-kuczy man. Gypsy woman told my mother the day I was born, you got a boy child coming, he be a son of a gun. Make pretty women jump and shout, and the world gonna know what it's all about. But you know I'm here. Got a John the Conqueror. Gonna mess with you. Gonna make you girls lead me by my hand. And the world gonna know the hoochie coochie man. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Everybody knows I'm a shit.
verse. On the seventh day, on the seventh month, seven doctors say he was born for good luck. That you will see. $700. Don't you miss me? Everybody knows. Dobrze. Everybody knows. I'm here. Przedstawiał po kolei muzyków, bo tu mamy dużą orkiestrę, może nie takie duże jak te dęte. Na tych instrumentach właśnie dętych Krzysztof Konopka. Świadomie mówię dęte instrumenty, ponieważ on do każdej tonacji ma inny instrument. Krzysztof Konopka, który jest jako jedyny z nas, może na razie, w polskiej encyklopedii polskiego bluesa. Za parę dni ma zagrać na scenie razem ze Sławkiem Zwierzchowskim z Mostem z Białego Bluesa. Został zaproszony. Teraz sobie tak zrobimy taką chwilę refleksji. Piszemy piosenki o różnych rzeczach. Ta akurat jest częściowo o czasie wojennym. Niestety jest trochę aktualna. Zobaczycie. Jeśli. Byśmy byli jedno w dwoje.
Najbardziej taki refleksyjny odcinek naszego koncertu. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się komuś podobało, mam tu takie małe czarne pudełeczko. Mamy tam pierwszą i drugą płytę, jeszcze po parę egzemplarzy. Gdyby ktoś chciał nabyć, to zapraszam po koncercie. A takie ładne solówki na klawiszach wygrywał Piotr Barteczko. Znowu postać taka tutaj znana lokalnie, bo to jest nauczyciel wielu, wielu pokoleń młodzieży, jeśli chodzi o muzykę. Nawet przyszedł do mnie serwisant Ksero i mówi: a pan Piotrteczko uczył mnie muzyki w szkole, nie? Gościu ma 30. Także to taka postać jest, wiecie, znana. Znana wśród ludu, że tak powiem. A jak widzimy, umie grać, potrafi grać i na klawiszach, i na gitarze, jeszcze chórki podśpiewuje, także widać, że mam nadzieję, że tą młodzież dobrze uczył. A teraz będzie taki utwór, powiedzmy, trochę historyczny już. Tutaj przez Kozy ja tu też jeździłem, bo jeździłem trochę w góry, trochę do mojej, no jeszcze nie wiedziałem, a teraz już wiem, bo to do mojej żony po prostu kozianki. Jeździłem takim jednym pojazdem, który będzie trzeba rozpoznać z gry naszego kolegi harmonikarza, zobaczymy, czy mu to wyjdzie. Thank you.
Nothing but to writers and how they're strength is a bound for glory this train. To wrap his hand, how that is strange. Is it bound for glory, this train? Oh, son of a gun. Elektryczny.
Wiecie co, bo ja jestem też taki bardziej ekologiczny, ale komu te parowozy przeszkadzały? No komu to przeszkadzało? To było takie ładne. No nie, 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 nie. No dobrze, dobrze, dobrze. Następny utwór. Do następnego utworu potrzebujemy rekwizytu, który się nie pojawia i zaczynam się niepokoić. Nie, już jedzie, jedzie.